Na Twitterze ogromną popularność zdobywa nagranie, na którym widać Mateusza Morawieckiego i Antoniego Macierewicza. PiS-owcy politycy wyglądają, jakby nie pałali do siebie przesadną sympatią. Premier PiS-owskiego rządu w Warszawie stoi z wyraźnie naburmuszoną miną. Były minister obrony narodowej jest do niego odwrócony plecami i również nie wygląda na zachwyconego towarzystwem. Gdy Macierewicz odwraca się do Morawieckiego tak, jakby chciał mu coś powiedzieć, to premier robi taki gest, jakby chciał co najmniej zaatakować byłego ministra, przynajmniej w ten sposób interpretują to internauci. Fragment ma pochodzić z materiału przygotowanego przez TVP. Czyżby Morawiecki chciał przywalić Macierewiczowi? Pyta jedna z użytkowniczek Twittera. Chyba nerwy puszczają X, ale to dobrze, Najman będzie miał kogo wziąć do swojego kolejnego patoma, pisze na Facebooku szef niskich składak Dariusz Szczotkowski. Z kolei Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii Korwin na Kaszubach, zastanawia się, czego mogła dotyczyć wymiana zdań pomiędzy Mateuszem Morawiecki a Antonim Macierewiczem. No i gdzie są podsłuchy, gdy akurat są potrzebne, ja się pytam. Toć to jest złoto, napisał korwinista na Twitterze. Z kolei publicysta Łukasz Warzecha zapytał, ogłaszam konkurs, co państwa zdaniem pan Macierewicz powiedział panu premierowi? Nagród nie przewidziano.